A wczoraj byłam na sesji zdjęciowej. To była najbardziej profesjonalnie wykonana sesja zdjęciowa, na jakiej w życiu byłam. Miałam panią, która mnie ubierała, miałam panią, która mnie czesała, miałam panią, która mnie malowała. Wow! Normalnie miały tam taką całą szafę ubrań, nowiutkich, z meteczką i mówią, co byś sobie, Kasia, chciała przymierzyć? Ja mówię, ja się nie znam, zdaje się, na panią. Ona mówi, no to może te spodnie z tym topem i z tą kurteczką, a może ta kurteczka z tym kombinezonem. Mam trzy takie, znaczy co do jednej stylizacji dalej nie jestem przekonana, ale dwie stylizacje wyszły tak zajebiście wyszły. Ja wysłałam zdjęcie mamie, a mama napisała mi, to nie jest moja córka, nie poznaje. Face ID też mnie wczoraj nie rozpoznawało, z tym makijażem, co wracałam do domu. No, co z paznokciami? Śniło mi się, te paznokcie mi się już śnią, rozumiecie? Śniło mi się, że po prostu wzięłam je i je zdjęłam, te paznokcie, rozumiecie? Wzięłam i zdjęłam. I się budzę i mówię, ale zajebiście, już nie mam paznokci. I kurwa, są. To był niestety tylko miły sen. No i ta sesja trwała od 15 do 21 jakoś. Były trzy stylizacje, trzy scenografie. Te zdjęcia, ja mówię, wyglądam tam jak nie ja, ale wyglądam tak zajebiście, że ja chyba zmieniam styl. Z tego co wiem, ten styl, co to reprezentuje ten ubiór, to się nazywa opium. Tak słyszałam. Zostajesz ćpunem? Nie, no styl się tak nazywa, ale jak mam taki makijaż, to ja się czuję jak inna osoba. Naprawdę. Styl multi... A wiecie, że jak mnie ubrali w drugą stylizację, to sobie pomyślałam, Boże, przecież ja wyglądam jak żeńska wersja Multiego. W drugiej stylizacji tak się czułam. A w trzeciej to wyglądałam jak połączenie Shakiry z Avril Lavigne. Ale dzisiaj też byłam na zakupach z takich spożywczych, żeby obiadek zrobić. I były te wszystkie zeszyciki, piórniki, plecaczki, długopisiki. I tak sobie żołniałam, Boże, jak ja lubiłam zakupy na nowy rok szkolny. Wrzesień to był jedyny miesiąc, kiedy miałam długopisy w szkole, nie? Później wszystko zawsze mi ginęło, gubiłam i musiałam pożyczać od każdego. We wrześniu były zawsze takie plany, że to będzie takie idealne, że będę sobie podkreślaczami tutaj zaznaczała to jaki to przedmiot, że będę tutaj podkreślaczami na kolorowo notateczki będę robić, tutaj mam różny taki zestaw długi, a tutaj mam takie zakładeczki, karteczki, które sobie będę przyklejać na pewno, a tutaj takie piękne zeszyciki, wszystkie identyczne sobie kupię i będę je ładnie podpisywać do jakiego przedmiotu. A, zawsze to się kończyło po tygodniu, po dwóch max. I mi się skojarzyło, że 1 września dla uczniów to jest tak jak 1 stycznia dla dorosłych. Że wy myślicie, że zaczynając nowy rok, taki wiecie, normalny, że pójdę na siłownię, zmienię tryb życia, będę ciężej pracował, tutaj sobie poczytam książkę, będę czytał książki, postanowienia wszystkie. I tak samo mają uczniowie właśnie 1 września, że o, super notatki będę robił, na wszystkie przedmioty będę chodził. A potem goni was ta smutna rzeczywistość. Idę do podstawówki, przyjmą cię, miejsca by wtedy dla ciebie zabrakło w klasie. O, będę systematyczna, to jest klasik. Będę rozwiązywać zadania domowe w dzień, kiedy je przypisali, a nie na 15 minut przed lekcją, zanim mam je oddać. Zawsze tak miałam, że we wrześniu rozwiązywałam zadania od razu, a potem Kasiu, im dalej w las, to tym później je robiłam. A, jak kończyłam podstawówkę, to był tam taki Paweł, to mieliśmy taki zbiór ćwiczeń z matematyki. Musieliśmy go oddać pani do oceny. Jak my wymyśliliśmy, że przecież ona nie może nas ocenić z tych ćwiczeń, czy one były dobrze wykonane, czy nie, to na 15 minut przed oddaniem tych zeszytów ćwiczeń z całego roku, wypisywaliśmy losowe liczby, zaznaczaliśmy losowe rzeczy, wpisywaliśmy jakiekolwiek rozwiązania i oddawaliśmy takie zeszyty ćwiczeń. Babeczka musiała sprawdzić tylko, czy robiliśmy zadania, a nie czy są dobrze rozwiązane. Wszyscy dostaliśmy piąteczki. Tak było. Czemu masz czarne paznokcie? Bo musiałam mieć czarne na sesję zdjęciową. Tak mnie poprosili. Ale patrząc na to, jakie tam miałam stylówki i jak to wyglądało, zajebiście wypadły te czarne paznokcie, powiem wam. Serio pasowały tam. A najlepsze było, jak wchodzę do tej babeczki, co mnie ma ubierać i ona mi mówi tak, no Kasia, wybierz sobie stylizację, bo chcielibyśmy jak najbardziej odtworzyć twój styl. Przy czym to, co było później, to nawet nie było blisko czegokolwiek, co w życiu założyłam, nie? A mówię, okej. Ja mówię, o ile tu nie macie jakiejś bluzy albo dresów, to może być ciężko odtworzyć mój styl. No, ale fajne foteczki wyszły. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, będą fajne. Sponsor się chyba cieszył, ale jak sobie podsumowałam, w październiku wychodzi tyle rzeczy z moim udziałem, ale ci nie powiem, że się muszę traktować jak urlop. Teraz we wrześniu nie będzie się działo nic, a w październiku wychodzi tyle rzeczy. I jeszcze czekamy na jedną rzecz w listopadzie. W październiku zdradzisz swój zawód? Tak, też. Ale będzie wychodziła ta sesja ze sponsorami. Nikt by nawet nie zapytał. Będzie wychodziła jeszcze taka inna współpraca, w której będziecie się mogli ze mną zobaczyć w różnych miejscach. Będzie PGA, będzie Move Federation. Jak mamie wszystko opowiadam, bo mamie się staram opowiadać tam na bieżąco, co się dzieje, jakie tam deale dostałam czy oferty, to mama mówi, że no, teraz jest chyba jakiś boom na ciebie. Wszyscy teraz chcą
kasie do kampanii. A dlaczego tak? On mówi, nie wiem. On mówi, nie no chyba fajnie, ale nie za dużo. On mówi, chciałam tylko najlepsze ze wszystkich współprac, które mi proponowali. On mówi, nie no to fajnie, fajnie. Udar robi swoje. No i wracamy do tego, że ja myślę, że teraz się właśnie równoważy mi to wszystko za ten udar. Za ten dołek, za udar, za te problemy. Teraz się mi równoważy wszystko. A później pewnie znowu. No ale tak jest w życiu, mój drogi. Dlatego teraz, jak jestem szczęśliwa i mam dużo fajnych współprac i jestem zdrowa i wszyscy dookoła mnie są zdrowi, to takie momenty trzeba po prostu doceniać, kiedy jest się szczęśliwym. Wiadomo, że to nie potrwa wiecznie, coś się zaraz doli, coś się stanie, ktoś zachoruje, oczywiście odpukać, ale no tak jest, po prostu, takie jest życie. Ten udar to zaplanowany dla zasięgów pewnie. Tak właśnie postanowiłam zrobić. Jeszcze specjalnie wtedy miałam streama, nie wiem czy połączyłeś te kropki, że miałam udar na streamie. Miałam 24 godziny, żeby dostać tego udaru, a ja akurat wtedy streamowałam. Chciałbym wam powiedzieć, że to prawda. Nie tylko użyła tego na streamie, ale również wykorzystała mnie do tego precederu i spieniężyła to na YouTube. Przypadek? Kolejny odcinek Wardegi, sprytna Kasix. Nie, to będzie udarowa Kasix. I taki mój ryj rozciągnięty, wiecie, na pół ekranu. Cycki też mają swoją grawitację, co ty nie wiesz? Moje tak nie działają. Moje też nie. Totalnie Kasia rozumiem. Ja totalnie Kasia rozumiem. Ja wiedziałam, że Karolina to swoja baba jest, nie? Wiedziałam, że Karolina to jest swoja baba. Ona nas rozumie. Ona nie osądza. Tak. Ja totalnie zbijam z Kasią pionę. Otóż... A oni go nie docenili. Szedł na niego z nożem chłop. Podważył jego umiejętności. Nie docenił. Znowu Fabiański fantastycznie bawił się przed wejściem do klatki, tańczył, śmiał się. Memy z Fabiańskim to jest top. To jest ja w niedzielę i ja w poniedziałek. Na kanale Fansportu pojawił się wywiad z rodziną trenera Rafała Antończaka. On reaguje na jakieś takie głośne stuknięcie. Jak mu nos czyszczę, to mi się tak tą głowę odwraca. Ja nie wiem, jak jest w tym przypadku, ale wiem, że często jest tak, że jak są ludzie w takim wegetatywnym stanie, to ich rodziny się trzymają takiego każdego, wiecie, zaciśnięcia oka, takich najmniejszych rzeczy, a te ośrodki czasami żerują na tej naiwności, ciągną z nich takie pieniądze, no, to takie smutne jest. To nie jest naiwność, tylko nadzieja. No, nadziei, no. Było głośno o tym, nie wiem, czy pamiętacie, jakiś polityk, który prowadził jakąś klinikę, że niby tam leczy nieuleczalność, chorobę u dzieci. Mejza, no. I to też było to takie żerowanie na takiej nadziei ludzi, że można wyleczyć się z takiej nieuleczalnej choroby, jakieś tam eksperymentalne leczenie. I oni tam miliony złotych zapierali tym rodzicom. Mnie to zawsze smuci, bo mówiłam wam zresztą, mam w rodzinie kogoś, kto jest w tym stanie wegetatywnym i zawsze mnie ten temat tak po prostu dobija. I też było, że się poprawia, że jest lepiej, że jeszcze 2 miesiące przedłużcie pobyt i w ogóle już się obudzi. No, takie Wiesz, co ci powiem, Kasiu? Że są przypadki, gdzie nie tylko kasa wezmą, ale też mogą wyrządzić krzywdę. Mnóstwo klinik obiecuje poprawę zdrowia, a potem wychodzą bardzo smutne historie wraz z utratą wszelkich finansów. Tak, tak, zgadza się. Mówią, że będą rehabilitować, dbać, a potem są odleżyny, brak rehabilitacji, zwiotczenie wszystkich mięśni. Daj spokój. Do internetu. Ała! Ja już się nie dziwię, że dziadek mi dawał kamienie do plecaka. Dzięki dziadek, że o mnie dbałeś. Trochę jak woda na warszawskich ulicach. Dokładnie na S8, która kilka dni temu została doszczętnie zalana. Siedząc w samochodzie zazdrościłem tym, którzy wybrali inny sposób lokomocji. Ja jak była powódź w Radziszowie, koziłam w gumiakach, aż do momentu jak woda była tak wysoko, że mi chciała je zalać. Przejechać można było tylko takim starym jeepem, jeden na wieś był i rozwoził na przykład jedzenie albo wodę albo coś do domów, a ja prosiłam strasznie tatę, że mieliśmy ponton i chciałam ten ponton rozbić i popływać na tym wylanym wszystkim. Tata mnie nie pozwolił i powiedział, że to niebezpieczne. Yeah, I don't think you should never do that again. That was crazy. Podoba mi się, jak blisko to przyjął. Nie ma krzyków, nie ma płaczu. Tata powiedział, że... Proszę cię, nie rób tak więcej, bo się zabijesz, nie? Ale to była taka typowa reakcja taty, nie? Mama zaczęłaby panikować, ryczeć, krzyczeć. O Boże, nic ci nie jest, o Jezu. Ale tata to tak totalny chill. Jak ja widzę, że kot wbiegł na prysznic, to ja się martwię, że on nie zejdzie sam. O wielku mowa. Tak to życie tutaj. A ty? Co? Już wyjebał? Dzieci na hajs? Co ty kurwa gadasz w ogóle? Hype trening się nie powiódł, tak? A ty skończyłeś streama? No. A nie dałeś mi rajda? Nie. Czemu? Bo zapomniałem. Miałem cię rajdować, ale zapomniałem. Wiesz co?
Taki właśnie jesteś. Ale ci przyniosę bagietkę. No i wtedy ci dopiero wybaczę. Na stole mamy bardzo dobre rzeczy. Pizzeria włoska. Proste ciasto, sos pomidorowy, do tego jeszcze focaccia, żeby nabił sobie węglowodany. No. Ale tak jak cię ziomek zna z siłowni, to tak cię nawet baba może nie znać, nie? Dbam o niego, żeby sobie nabił węglowodany. Po pierwsze precle, uzależnienie w pewnym momencie, teraz to kontrolujemy. No precle? Ja bym rozumiała, gdyby to były obwarzanki krakowskie. To bym rozumiała uzależnienie, ja też byłam uzależniona. Rozumiecie, że w sklepiku szkolnym obwarzanek kosztował złotówkę, a obwarzanek z serem złoty 20 i ja to po prostu jadłam jako drugie śniadanie codziennie? To było tak dobre. Jakie z makiem? Z serem najlepszy, ewentualnie z solą, ale z serem jest top. Bo ze solą jest za słony, a z serem jest taki idealnie słony i taki dobry. Pasowałoby, że to jest Duńkai, ale czy wyjdę tutaj na kozaku i powiem, że mamy, to wracamy do studia? Jak myślisz? Jeszcze nie. Jesteś. Czemu? Ponieważ wujek Fritz mówił, że watch time jest extremely important. Ej, owca w tym formacie jest kurwa moim idolem, nie? On jest taki ironiczny w tym wszystkim, taki kurwa... Taki ciekawy do zobaczenia w tym, nie? On troluje, tak? Ale on tak właśnie fajnie robi. Zobacz.